czyli 4-0 jest. Nie, 3. No zaraz będzie 4. A nie, bo chyba tamtej nie było. Tam myślałem, że bramę. Ty, daj to na staty. Co? Na staty. Nie, bo się nie daj, ja będę kręcił. To mnie rozlej. Przestaliśmy grać. Ale Kaśka dobrze broni. Adam dobrze broni. Zahaczanie kijem. Jak to za co? Za niewinność, kurwa. Teraz jest, no bo już dwie strzeliny. No to wtedy strzeliny. Na początku pierwsze tylko weszli i później co my patrzyliśmy, to nie. Było cztery. Tak. Oni walczą o każdy krążek, a nasi to tak... No, tam idzie sam drugi krążek. No zobacz, widzisz? I zamiast napierać na krążek, to było dojeżdżanie. I jeszcze by bramkę wsadził. Zmianę zrobiliśmy genialną. Brawo Jasiu. Nie no, bez sensu, ale to oni grają te pokusy podają ładnie. Czekaj. Ty, żebyś się nie przejął za bardzo tym meczem, co? Czekaj, pani Maja. Czekaj, będziesz teraz na YouTubie. Jak uważnie oglądałeś mecz? Masz podwójną składkę za treningi teraz. Do kogo poznać? No jeden został, ale on był odwrócony tyłem przecież.
teraz to wiesz co? Oj, czajka. What the fuck? Chyba warto się tam przynieść, na tamtą bardziej, bo tam jest więcej atakowania, co? Ale powiem ci szczerze, że nie zachwycają mnie jakoś, tylko spokojnie grają, wiesz, powolutko, ale precyzyjnie. Ale jest 5-0, za 6. Oni też takiego wysiłku nie wkładają. Ale to jest kwestia tego, że każdy jest na pozycji, każdy wie, co ma zrobić. I ten jedzie, ten przestawkę mu robi. I oni się nie boją, on wchodzi i wiesz, zasłania krążek ciałem i se może pykać. Widziałeś jak obrońcy zamykają skrzydła? Jest to, że oni nawet sobie nie pozwalają krążka wyjąć z kija. Bo jak się atakuje krążek na kiju, to trzeba w ten krążek zajebać, a nie pykać. U nas jest tylko wybicie po prostu i nie ma jakby dalszego tego. Teraz studnia ma trening. Teraz zamiast wykorzystać to. Ale on
Znowu? Daj sobie zosę na tej ławce. Już trzeci raz. Wtedy jak z ruskimi grali, to on siedział też z pięć razy. No widocznie niedelikatnie. Akcji nie było, ale wyszedł z tym krążkiem. Spokojnie graj. Jak to jesteśmy szybsi? U nas pali krążek po prostu. Parzy. Parzy. No normalnie, no zastawił ten krążek. Wiesz, na meczu to fajnie, u nas jak na treningu to fajnie. Wchodzi, przechodzi. Nie wchodzi. To nie może. Dlaczego tak jest? Myślę, że jest stres. Albo po prostu zawodnicy, którzy wiedzą, co mają zrobić. Jak mają się zastawić, jak mają ten krążek przyjąć. Naprawdę bardzo długo na lodzie. Co nie? Nie, zaprawieni są, wiesz, oni już mają po 100 lat. Mają po 100 lat, to też nie jest to takie proste. No ale oni po 70 grają. Strzał! Strzał! Widziałeś jak stanął? Puchnąć, nie? No tam ci nie piątek grać, więc to jeszcze jak my byśmy... No oni zmianę robią, jest pusta ławka. Aleks, sił już nie mają. Ale o to chodzi, czy nie ma tak sił? Ode mnie? Nie, na pewno nie. Na pewno nie ode mnie. Od Czajki. Czajki z balasa. Gdzieś, gdzieś.
podanie w ogóle bez sensu. Ale nie, ale nie miał komu podać teraz. No nie miał co wszyscy... zrobić. Nie miał co zrobić. Sam! Brawa! Teraz to. Pocałunek śmierci. Zbani go, Kaśka! Zbani! Ale waleczny. Wystartowało i żaden nie doszedł do krążka. Nie tędy droga. Zmęczcie po prostu. Pięknie. Tam ci co 10 minut zmianę robią. Tam ci 10 minut. Co bramkę? Kurczę, dlaczego nie przegrywamy? Bo nie mamy pozycji. Bo gramy... Na pałę, na maksa. Na maksa, zobaczysz. Rzadko, które podanie było dokładne. I nie można zabrać krążka. To są, wiesz, pewnie zawodnicy starzy, którzy mają zajebistą technikę. Jego nie możesz przesunąć na tym lodzie. No, to jest ten. Stabilni są maksymalni. On zastawia krążek, on umie z nim coś zrobić. I podaje, zawsze rozgrywają. U nas to się wywala na pałę. Trzymają pozycję, cały czas się pojawia ktoś na nowej pozycji. I to jest ten fajny, jest jego taki zwyk jest. Zapamiętam go, może kiedyś przeciwko niemu zagrać. Widzisz? Ale co dobrze? Nie, no dobrze, tylko po prostu powinien być strzał po bandzie, żeby wybić z tercji, bo tutaj nikogo nie było, kto mógłby ten krążek odebrać. Już powinien atak wyjeżdżać. No, w ogóle nie gramy. Atak po przejęciu przez nas krążka, atak powinien w ogóle wyjeżdżać z tercji. Nie patrzeć, co się dzieje, tylko wyjeżdżać. Widziałeś, jak grają w zamku? Dobry mikrofon. Nie no, ale no było, no było słabo. Ale to nie o to chodzi, no to drużyna gra cała, czy wiesz. Pewnych rzeczy się nie da, wiesz. To powinno być wyćwiczone. Teraz już wszyscy powinni wyjeżdżać do niebieskiej linii. Za bramką, jak po pustym, nikogo tam nie ma, a wystarczy, że jeden stanie za bramkę i już po prostu nie ma przerzucania krążka ani przejeżdżania. To pije, tam leży. Może być twój. A, idź, weź se. To nie czajka? Tak. Więc w ogóle nie przytakuj mu, bo... Czajka nie wie, o co chodzi, więc... Tak. Pani Maje? Nie pani Maje. I okej. Okay. Niech tak zostanie. Thank you.
Dobra. Trafił w niego. Widziałeś, jakie podanie pierdolnięcia aż kij przestawia. Już powinno być trzech. No i do kogo? Nie wiem po co. Czy mógł iść, przepraszam.